szkole, choć pracy fizycznej nie widać, zerowe przemieszczenie, to jednak tracisz część swej energii na intensywne myślenie. Jeśli w zeszycie piszesz nosem lub przy czytaniu rok ci brakuje, wystarczy sięgnąć po okulary, a wzrok skutecznie skorygujesz. Gdy siedzisz w ławce, niektóre mięśnie wyraźnie są pokrzywdzone. Kręgosłupowi ulgę przyniesie kończący lekcję dzwonem. Wracasz do domu. Twój organizm... Azot ma temperaturę minus 173 stopnie i pierwsze takie doświadczenie będzie pokazywało wam, jak zmieniają się właściwości ciał, które znajdują się w ciekłym azocie. Pierwsze doświadczenie to jest z takim wężem gumowym. Tutaj koleżanka pokaże, wąż jest w miarę sprężysty, łatwo się wygina. No i teraz zobaczycie, co się dzieje, kiedy znajdzie się ona w ciekłym azocie. Tu musi zachować ostrożność, bo jest bardzo niska temperatura, więc przez to ma rękawice, żeby nie odmroziła sobie rąk. Zwróćcie uwagę, jak on zaczyna gwałtownie po wydostaniu parować. Dzisiejsza impreza zatytułowana Święto Wiosny została zorganizowana po to, żeby mieszkańcy koła, a przede wszystkim szóstoklasiści, ich wychowawcy oraz rodzice dowiedzieli się, co dzieje się w naszej szkole, dlatego że wielu mieszkańcom naszego miasta jest to niewiadome, nieznane. Chcemy pokazać, co się będzie działo, kiedy uczniowie trafią do naszej placówki, a myślę, że oferta jest naprawdę szeroka, ciekawa, interesująca, dlatego że mamy nie tylko zajęcia o charakterze czysto edukacyjnym, prowadzimy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia, które rozwijają zainteresowania. Ponadto organizujemy szereg takich dodatkowych akcji już po lekcjach. To są wycieczki też o różnym charakterze, wycieczki naukowe, wycieczki takie krótkie, jednodniowe do teatru, do kina, do muzeum. Są rajdy, bywają też biwaki. Ponadto mamy zajęcia specjalistyczne z logopedą, psychologiem, pedagogiem. Mamy też zajęcia dla osób, które mają problem dysleksji, dlatego że jest to problem coraz bardziej poważny, coraz więcej dzieci ma kłopoty z pisaniem i nie tylko, dlatego takie zajęcia u nas są organizowane już od wielu lat. Dla tych, którzy mają zainteresowania artystyczne, przygotowywane są zajęcia, które rozwijają te zainteresowania. Dla miłośników kina ambitnego każdego roku organizujemy noc filmożerców. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego teraz tutaj wymienić, ale mamy stronę internetową. Bardzo prosimy, żeby na tę stronę zaglądać. Mamy też ciekawe ulotki, gdzie wszystkie informacje na temat szkoły zostały wymienione. Także zachęcam do przeglądania strony i do czytania ulotek. Dzisiejszy Dzień Wiosny zorganizowaliśmy po to, aby nasi przyszli uczniowie poznali nas, nauczycieli, poznali naszą szkołę, no i wspólnie się z nami bawili. Jest w programie przygotowanych szereg ciekawych propozycji. Są pokazy projektów wykonanych przez naszych uczniów, pokazy doświadczeń z fizyki, quiz wiedzy o Londynie. Są oczywiście przewidziane nagrody dla wszystkich dzieci, które będą brały udział w naszej zabawie. Są również część artystyczna w postaci karaoke. Nasi uczniowie będą śpiewać razem z uczniami klas szóstych. No myślę, że nasi uczniowie i uczniowie klas szóstych, którzy do nas przybyli, będą się dzisiaj dobrze bawić. Dzień.